Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze SnowRunnera, kochani. Dzisiaj robimy zadanka na mapie Płaski Obszar, gdzie mamy te właśnie zadanka tutaj do zrobienia. Najpierw zróbmy sobie gdzieś na wybrzeżu, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, ale przypomnę jeszcze teraz, że mamy tak. Weźmiemy sobie tego Western Stara 49, musimy go przetransportować prawdopodobnie... Potem pojedziemy do Loadstara, pojedziemy z nim aż do garażu. Następnie pojedziemy sobie tu, po serwisowe części zamienne, wrócimy. Nie biorą. Także zrobimy takie kółko duże dzisiaj i to nam zabierze wszystkie zadania, znaczy zabierze, nam wyczyści te wszystkie zadania, które tutaj widzimy. Dobra, natomiast nic nie wydarzy złego. Patrzę, że... problemy, ale będę musiał się gdzieś zatankować. I to działa w ogóle? Problemy. Ja mogę włączyć silnik. Nie mogę. Oho. Uważaj, kurde, w powieniu. Zobaczmy, ile on ma. Już full, kurde, tego. Paliwa, dawaj. Dobra, to już paliwo się nie musimy martwić. Z tej strony mógłbym pojechać tamtędy. Ale dobra. Nie będziemy obracać 13 razy. Nie, no to szybko jedziemy, dobra. Wiem, że będą problemy tutaj z nim. Ale nie ma. No, ten woron się wywalił ostatnio. Potem go podniosłem czymś. Bandytą chyba. Bandytem. Podniosłem go i potem bandytem. No dobra. Tu faktycznie trzeba będzie zrobić te kominy. Tępną razą. Czy dzisiaj... Właśnie nie wiem, czy dzisiaj zdążymy. To mamy tę misję przygotowaną. Pamiętacie też być może ostatnio. Azowem, szóstką. Dajemy skrót. Busia, chodź. Nie musi być na całym, nie? Mam się go mieć, kurde, blisko w miarę. Zabierzemy mu to paliwo jeszcze. Potem będziemy w garażu, więc będzie można sobie zatankować następnym razem i wydaje mi się, że tam starczy paliwa, a jak nie, no to będzie można jeszcze zatankować tutaj koło tych kominów, nie? Okej. Okay. Idziemy na prędkości? Nie, no dobra. Być może zdążymy jeszcze zrobić tę akcję z kontenerami. Oraz pustakami i to będzie też kolejna misja, która odblokuje nam kolejne misje. Niestety kontrakt tam, bo będzie trzeba tutaj też porozwozić trochę wodę do tych wież. Nie wiem, czy potartała, czy wodne wieże, czy to jest kwestia, że przechowują wodę. Znaczy ja wiem, że przechowują wodę, ale jak to nazywają po polsku? Czy nawadniające, czy coś? No nie, wodę nie nawadniają. One z siebie, bo one po prostu przechowują. A, już wiem dlaczego, kurde, mi tak idzie wolno. No, tego Western Stara używaliśmy tutaj na początku. Tamy. Ja pamiętam.
Myślę, że z Lodestarem będzie trochę łatwiej, bo on jest lżejszy. Ale nadal niestety jest ciężki, więc go nie wezmę na pakę. Żeby tutaj górką pojechać, ale... Pojedźmy po prostu. No i dobra. Już jest asfalcik aż do końca. Tym razem ucierpiało tylko moje ego. Cóż, technicznie rzecz biorąc, to był drugi raz, aby historia mojej porażki nie opuściła murów fabryki. Raczej. Nie. Ja coś potrzebuję. Tu są metalowe rolki i belki, ale wydaje mi się... O! Tutaj... O! Nie, prawda. Już tędy nie jechałem. To prawa czółka. Lewa czółka. Podnięta, no ale... Piękne, wysokim, elegancko. Dobra. Teraz tego do garażu. Wiecie co? Dajmy go.
są ile kartów, jak można rzucić, tak zwane kartki. Pojedziemy sobie tędy, natomiast tutaj jest, kurczę, to błoto jak mówię. Zastanówmy się, które... Chociaż nie, tu jest to błoto. Tu w lewo. Może tu, wiecie? Do garażu. Echo. Tu masz pod tym? Mogliby dać tutaj, myślę, jakąś grafikę typa jakiegoś siedzącego z tyłu, no bo się skręca, sam jedzie, no to tak trochę rozumiem, że to gra, nie? Ale no nie wygląda to najkorzystniej. Wierzę właśnie. Będziemy jechać tędy. Może nie dzisiaj, bo dzisiaj mam właśnie chętkę zakończyć to. Tamte kontenery i zobaczymy, jak będziemy stać z czasem. Kontenery, które są przygotowane na Azowie. Natomiast jeżeli by się okazało, że zrobimy to wszystko szybko, to mamy to skanowanie jeszcze tego. O B. Kurde, 12 minut odcinka. I skończymy to. Zostaniemy te... części serwisowe. Nie tyle. O, sorry. Nie chcę jechać szybko tutaj. Być może mógłbym, ale... większa szansa, że przypierniczymy, wiecie. Dostaniemy obrażenia. No, spoko. Myk. Patrzaj tam. Już jesteśmy. Spoko. Ty. No ta tajga, kurde, stoi z tym wykrywaczem cząsów. Była naprawdę wielka przysługa. Tak czy siak, nawigacja miała rację. Następnym razem będę bardziej uważać. Spoko, 5000 za to. Ciebie scholujemy i od razu cię mamy z powrotem. No właśnie, mógłbym pojechać w prawo po te części zamienne. Byłoby to w miarę blisko. Ale... no dobra, pojedźmy w sumie. No, to widać. Chyba nie tędy. Albo chyba nie, dobra, pojedźmy tu. Tu. Tu się na tym zakręcie wywaliłem woronem i mówię, kurde, koniec. Może by się coś działo, a nie, kurde,
asfaltem. Zmieć się jeszcze w garażu i rano pojedźmy. To jest na post jakiś tajemny skrót. On ma sens teraz? Taki sobie skrótasek. Nie, puść mnie, puść mnie. Poczekaj, przed nami. Półki mamy naprawione. Można śmigać. No i tu się kurde wywaliłem. Nie mam pojęcia gdzie i jak to zrobiłem. Nie, nie wjechałem. Nie wiem jak to zrobiłem. Boronem wtedy D. Będę musiał kurczę ponaprawiać te czasy. Znaczy tych tutaj. Czasówek. Tu się nie odzywam, no bo wiadomo. Nie ma tutaj nic do dodania. Nie po prostu po te części. Wolniej, szybciej. Lepiej, nie? Z asfalcikiem pojedziemy i będzie git. 15 mil. W 20 raczej się nie wyrobimy. W 25. Pytanie teraz moje brzmi tak, czy ewentualnie serwisowe części zamienne nie będą potrzebne gdzieś indziej, bo mamy komunistów jedynkę, to pustaki, które zawieziemy dzisiaj. Natomiast ta betonowa. Jest tutaj na dole. Ta betonowa tutaj, więc nie. Poszty w dupkę. Pani. No i tędy można było wyjechać, no ale... Ale już. Zastanawiam się, czy nie przejdziemy. Wiecie co, przejdźmy tędy. Bo... Jedyny pojazdem, który może tam wyjechać. O. Myślę, że terenowy jest, nie? Tędy, ale...
Nie, no to faktycznie bokiem lepiej tam. No i te serwisowe części zamienne tutaj w prawo. W prawo jest do tunelu. Pipeline'u. W najbliższym skręcie w lewo. Tam na ten, na tamę. No i za tamą w prawo. Zaczynaliśmy. Czy odcinek? Bo my musimy te serwisowe części. Aha, tam do tej, tej. Znaczy, dobra. Do tej łódki takiej, co mówiłem, że. Łódkę naprawia, czy co? Paliwa mamy, więc nie będę raczej kupował. Z tego worona sobie zostawimy tam, albo go wyprowadzę bliżej. To zobaczymy jeszcze. Raczej ten Azow, którego zamierzam użyć, on nie pali dużo. Mało pojazdów tutaj mamy rozlokowanych ogólnie. A tu na zakręcie w prawo i o. Kurde, była tam misja z nurkując po skarb wiertniczymi. No i właśnie tutaj wybliziutko zatoczyliśmy to kółeczko. Nie rób. Nie. Nie. Jeszcze się przewróć. Kurwa. A jeszcze specjalnie wolno tu jechałem i myślałem, że po prostu obok tego drzewa pojedziemy, tak żeby wprost pojechać. Co za G. A, będziemy w tym miejscu, będziemy. Dobra. Kochani. Druga misja. Sobie do kominów, ale weźmy sobie do miejsc poru wody, czyli do benzyny. Tam. No i ten Azow, kurde, jedzie wolno i będzie wolno jechał, ale zobaczcie, on się zatrzyma, cały czas na szurce jedzie. Normalnie musiałem redukować i tak dalej, także to jest po prostu tak. No i tego Azowa na pewno na będę używał na murze. To właśnie o to chodzi. Na murze będziemy potrzebować po prostu takiej czystej mocy, a nie prędkości. Wybijać przez to. Proszę, cały czas na czwórce. No jak można było się wywalić tam? Miało być takie kurde proste, nie? Szybkie. Robienia. Tutaj niby są jakieś takie
taki ten las tam do tej drogi asfaltowej, ale już bez przesady. Tam, no kurde, jak można tak było zrobić? Jeszcze specjalnie wolno jechałem, nie? Początkowo, ale potem mówię, dobra, kurde. Połączę na automat, bo tam było w miarę płasko, więc chwilkę szybciej. Przecież nie jechałem szybko. Ale naprawdę nadmierną ilość wywróceń mam tutaj, na tych mapach. Mimo wszystko. I tutaj mam standardową skrzynię, ale zastanawiam się, czy nie skiknąć szybko do garażu i wziąć inną, jakąś kurde ciutkę szybszą. Kurde, cały czas biegi kolejne wrzuca pod górkę ciężarem. Co on ma? Skrzynia. No bo wziąłem zwykłą skrzynię. Tuningowa. One mamy. Nie, nie. No dobra, mamy tutaj 5 biegów. I tak będziemy jechać asfaltem głównie. Będziemy się na początku jednego kontenerka, potem drugiego, potem tych, a będzie worona. No i to tyle. Znaczy no i później trzeba będzie przyjechać, kurczę, jeszcze raz po ten ponadmiernie duży ładunek i coś. Też nie, bo tam były pustaki. Dobra. Tak, pustaki? Widzimy? W końcu nadmiernie duży ładunek w tych ministach dwójeczce. No i właśnie, my tutaj w prawo. Wziąłem tego. Nie, no wziąłem przecież. To jest... Wziąłem z nurta. No i co? A fajnie, że mi wzięło tamten. Ten dalszy. Wiem, im bliżej tutaj napędu, tym lepsze... Tych kół napędowych, nie? Docisk. No tym lepsze. Lepsze dociski, tym lepsze. Ale nie tarcie, tylko przyczepić. Tak, się skręcam cały czas, ale on się nie...
On nie chce. Znowu weź tej przyczepy. No i po drugiej stronie tak samo. Tam trzeba będzie pojechać, o właśnie. Ale skręcaj, co ty? No, także to też jest w sumie prosta misja. Może i mogłem wziąć coś, kurde, bardziej takiego szybszego, ale z drugiej strony, no właśnie, obawiałem się przejazdu przez tamten teren, nie? Trochę. 31 minut, kurde. Myślę, że jakbyśmy się tam nie wywalili, no to chyba można byłoby to zrobić. No, widać tę chatkę na końcu. To może i można byłoby to zrobić 25 minut, ale kurde, być może się uda z tym jeszcze, z tym skanowaniem terenu zrobić dzisiaj, no bo teraz jedziemy tu, potem do okoministów, potem z tym całym Majdanem jedziemy z powrotem Prona odstawić. I w prawo. Naprawdę. No tutaj się będę musiał obrócić, to na pewno. Wyjadę tym tyłem, tak jak tam. Ale tutaj trochę miejsca zostało. Pyk. Dużo lepiej. Oba żurawie są w pełni sprawne. Problemy z wodą powinny zniknąć. 83%. Kurde, ale żeśmy pojechali. To dobrze, że... Panka. Dobra, jeszcze to zrobimy. Włączmy sobie kominist. Jedyny. Tak, tak. Potem jest nadmiernie duży ładunek. Dobra. I pewnie coś jeszcze, nie? No on ma, kurczę, moc, ale... Tu nie ma. Come on. Mogą znerfili, albo nie wiem, ale faktycznie. Ten, ale no jest ciężko, kurde. Kłazowa, ostatnio chyba, tak mi się wydaje, używałem na donie. Zbieraliśmy tam jakieś części chyba zamienne do pojazdów w ilości 5. Nie, delikatnie. Gdzie jest drugi pustak? No, gdzie jest? Bo tutaj go zostawiałem ten, nie? Ale...
Jak będę musiał, kurde, potem nadmiernie duży ładunek pojechać, więc... Tam weźmy wtedy tego pustaka. To gdzie, no? To masakra. No, ale raczej sobie dzisiaj tego nadmiernego dużego ładunku nie zrobimy. Tylko sobie... Weźmiemy to. Ale naprawdę, kurde, nie można szybciej jechać? Ja wiem, że on jest wolny, ale pytanie, czy na tej skrzyni biegów to jest, kurde, wolniej niż było? O, właśnie, będzie można pojechać tutaj na wprost. No, także zostawimy tę naczepkę tu, pojedziemy samym Azowem, oddamy to i przełączymy się na TGB w ramach skanowania. Albo Azowem, albo czymś. No. Kurde. To jest tu na wprost. Ciekawe. A w słuszności, jak tutaj się wywalę, to już nie mam faktycznie żadnego pojazdu. I mnie. No. Tu jest, kurde, moc po prostu. Wiem, że tu nie ma prędkości, ale moc jest. Chyba go wymienię po prostu. Nie, bo za długo to jest, kurde. Tak, nadmiernie duży ładunek, ale to wydaje mi się, że jedziemy z drugiej strony. Tam jest więcej asfaltu. Myślę, że mosty mamy od... Skoro mamy więcej asfaltu, to nie potrzebujemy aż takiej mocy. Wiele przez to. Łódka. Czy tam będą trzy miejsca w trasie płotkiem, ale... Aj, po prostu...
tak to wyglądać. Nie biorą. Tyk. Dobra robota. Naprawy będą jednak musiały poczekać. Przyszło do głowy, żeby pojechać na prawdziwe święto wędkarskie. Nie mają pojęcia, co ich czeka. Trzymaj kciuki. Dobra. Mamy to. To na tajgę. Tutaj, nie? Skanowanie terenu. Dobra, ale zobaczmy, czy nam się coś, kurczę, tutaj odblokowało. Tu nie. Nie, ciśnienie statyczne to wiemy, to sobie akceptujemy teraz. Dynka. No i właśnie, komiści dwójka nam się zrobi. Wtedy ta betonowa kontener razy dwa. Belki. To są wszystko podwójne rzeczy. 12 punktów, więc no po 6, nie? Płyta betonowa i metalowe belki w poprzek. Dwa razy tak. No i dobra, to w następnym odcinku. Plus. No plus, kurde, kominiści jedynka. Dobra. Gdzie to ma być? Jadę dobrze, 700, 200 metrów, 29. Oddalamy, czyli jeden punkt jest za nami, gdzieś tam. No. Mam wrażenie, że... pojechać. 4,5 i powoli maleje, więc on jest... Ach. Daje. No bo mamy wjazd tędy. To zróbmy tak. Okay. 5,5. 28 się oddalam. Tak, czyli jest jeden na wzgórzach prawdopodobnie tutaj. Patrzę, 790 tu się oddalamy. 800. Mamy bardzo szybko. 4. Nie mam pojęcia, gdzie są te punkty. Nie sprawdzałem tego. No blisko w miarę ten punkt. Tu się oddalamy. Nie, dobra. 1000, 5. Tak, czyli gdzieś na wprost. Dwójeczkę patrzę, nie? 10. Pytanie, czy to jest, wiecie, blisko? 8, czyli to gdzieś tam jest, to tam się... I teraz pytanie. Wydaje mi się, że w lewo. A nie. O, do góry? To jest cały czas w około 43, więc... Przestań, kurde, jęczeć cię. 16. 8. Tu? What? Tam na drodze, okej.
Dobra. Kolejny punkt. Jak ja mogę w ogóle stąd pojechać? Mam wrażenie, że gdzieś tutaj będzie. Pojechać w prawo. Prawo tu. Tu. Ewentualnie, nie wiem. Mam wrażenie, że tam będzie. 30. Rano. Daleko, dobra. Warto sobie tak poskanować, no skoro mamy takie możliwości. Więcej wiemy, czyli nie tu, raczej dalej, w sensie jeździł po tych wzgórzach, tylko wyjechał tam. Tak, maleje, dobra. Czyli faktycznie tam gdzieś. Nie mam pojęcia, gdzie ten punkt trzeci, ale martwi mnie te wrażenia ze względu na to, że próbujemy, dobra. Jechać ten. Kurde. Pojechać w dół to tędy, co? Chyba nie. Silny punkt, bo tu faktycznie jest wysoko. Mógłbym zjechać dookoła. Nie, dobra. Nie pękamy. Aż tak chyba. Mniejsze to, żeby... Au. Naprawdę tam nie ma nic. Dobrze. Mamy opony. Tylniej. Wejść. Tak, tylniej ostatniej. Ważne, że mamy inne tylnie i przednie. To. Metrów 9 ałek. Mam wrażenie, że gdzieś tu. Szybko spada, więc w dobrym kierunku jedziemy. Ale to są te prostsze chyba punkty. To są na drogach, tak? Zakładam, że tutaj też będzie na drodze.
blisko w każdym razie drogi. Ja się wydlebałem woronem, więc trzeba uważać. Ja mam koło przecież zapasowe. Elegancko. To 19, 113. Tak, faktycznie. Myślałem, że to gdzieś w tej kopalni będzie, ale nie. 55. To dobrze. 6. Gdzieś tu. 4. 5. Do góry. Te 5. Okej. Tak. I teraz tak. 930 metrów. Jeszcze 8 będziemy na dół bezpośrednio. Dobra. 928. Będzie. Wyspie? Tu? Trzeba być tu. Trzeba być tam. Wejście. Próbuję cię. Tutaj. Nie mam pojęcia. To jest taki ten promień. No raczej tu nie. Bo tutaj. Patrzmy. Tutaj będę się zbliżał. 25, 28, no to nie, no to źle liczę, to źle. Bo tu się oddalam, więc faktycznie gdzieś nie wzgórza raczej, nie? Tam? Tutaj chyba nie. No to tak, dobra. Faktycznie. Okej, kochani, trochę wyciąłem, no bo wiadomo, tutaj była jazda po prostu po tym asfaltem. Natomiast zastanawiam się, czy stąd. No właśnie, to bardzo szybko, kurde, maleje. To by gdzieś tu faktycznie. No tu maleje 700, 690. Nie mam pojęcia. Tutaj maleje bardzo dobrze, bo gdyby to było po prawej stronie, tam, to by nie malało. Zobaczcie, że teraz maleje wolno, faktycznie rośnie. Dobra, czyli to jest ładnie tu. No dobra, to nie szkodzi, mamy jeszcze przejazd łatwy w miarę tutaj przez te gminy. Tak, właśnie? Nie mam pojęcia, gdzie to jest. Parę razy to mówiłem, ale... Da się, kurde, tędy przejechać? Zablokowali, kurde, ten przejazd teraz. O kurcze. To niedobrze. O kurde, poblokowali nam tu drogę. Rozumiem, że tutaj coś się podłączacie.
Jedźmy tak, jak pojechaliśmy przed chwilą Mazowem. Albo to jest na wyspie, albo gdzieś tutaj, wiecie. Tam, gdzie mamy punkt zaznaczony, to jest 300 metrów. Wydaje mi się, że to jest właśnie, jak mówiłem, wzdłuż drogi, więc... Nie, rób tak. Wyści... No. Ten 201 i to powoli, kurde, spada. To jest po prawej stronie. Cześć. Nie, to nie jest. Jeden z 58 i bardzo szybko spada. Nie rób bzdur. Świeć. 12 to bliziutko już. Potem może na górze. Powoli, powoli. 4. 5. Kurde, na górę faktycznie. Dobra. Tajemny przejazd? Tak. Górę czy na dół? Dobra. Nie. No jedź! To gdzie, kurde? A dół? Tu 12, no nie. No. O! Oj, oj. No dobra. Dzięki. Zaczęliśmy przetwarzać dane. Jeszcze za wcześnie na konkluzję, ale musimy monitorować sytuację. Pońko. Także, kochani, gdzie były te punkty? Jeszcze raz pojechaliśmy... na garaż. Jesteśmy tędy. Ten w prawo. Tu? Gdzieś coś? Już kurde nie pamiętam. Tutaj. Zjechać. Czyli chyba tu, tak? Przez mostek przejechałem. Nie, tutaj. Tu. No i kurde, tu gdzie jesteśmy teraz? Nie wyścig. Nie więcej. No i spoko. Dobra. Nam coś odblokowało to. Nie, suszę natomiast zrobimy. Nie wiem, ile ma ta naczepa na wodę. 3700 chyba, także będzie trzeba jechać dwa razy, bo tu mamy 3. Tutaj kolejne mniej więcej 3, no i tyle. Prawie wieża ciśnie, druga, trzecia. Stąd. Tu jest w miarę. Teraz cyk. Wezmę sobie tę albo tę drugą. Albo stąd, wiadomo. Nie mam pojęcia, ile ona ma. Ona ma chyba 3700. Przekonany. No dobra, także kochani, susza w następnym odcinku plus kominiści. Myślę, że tak. To już dziękujemy. Co innego. Zastanawiam się, kurde, jaką ciężarówkę wziąć do tego. Pojazdu tam. Może Western Star.
Tam będziemy jeździć po tych błotach. Coś takiego. Może ciebie, panowie? Po prostu niskie siodło, jeżeli możesz. Wydaje mi się, że tak. A my ci... Nic więcej ci nie damy. My ci opony. Myślę, że błotne. A jest ty. Damy. Wiemy, zaawansowana średnia, koło. Możemy kupić. I tak jest schowane, więc spoko. Tutaj snor. Mamy ten, dobra. Część odbo niskie, git. Mamy ramy, bez dynama, o. Bardziej wodny, więc. No i dobra, panie, jadę sobie po kupić tamtą naczepę na wodę. Zatankuję ją już, no bo to mi tak jest, wiecie. O. Asfalt. Natomiast zastanawiam się jeszcze nad Derym. Ale to już będę wiedział. Derym specjalem z cysterną. Bo nie wiem, ile będziemy potrzebować tej wody. I nie wiem, ile ma. Może mieć 2700 albo 3700. 3700. Zobaczę, ile ma Dery. Tyle. No i być może faktycznie użyjemy tego Azowa do tego, do tej misji z tymi mistami. O, skończa ładnie. Da radę. Dobra, lecę już po tę cysternę i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki, pa, pa.